Cześć, na imię mam Iga, witam Was w moim piątym filmiku. Dzisiaj zaprezentuję Wam, jak wyglądała moja teczka dyplomowa, ale myślę, że jest to na tyle uniwersalna informacja, że chyba do tej pory zawartość teczki się nie zmieniła. Zaprezentuję Wam również moją rzeźbę dyplomową w warunkach domowych. Zapraszam. Tak wyglądała teczka w oryginale. Niestety tutaj zaraz to są takie dwie strony jakby na wzór, które sobie zachowałam, ale reszta jest niestety w kserokopii, ponieważ taka teczka po obronie również wędrowała do archiwum albo gdzieś w sali snycerskiej zostawała, żeby później można było pokazywać na wzór innym uczniom. Z kolei moja rzeźba dyplomowa też bardzo długo znajdowała się w archiwum w szkole i po latach mogłam ją właśnie wykupić. I jeżeli chodzi o teczkę, to były to takie, był to karton w kolorze grafitu. I tutaj miałam właśnie takie kartki naklejone z wydrukiem kalki naklejone, kalka techniczna. I tak to się prezentowało. I to oczywiście było naklejone, zaraz tutaj Wam pokażę. Tak to się wszystko ładnie trzymało. I tak wyglądały wszystkie po kolei karty. A teraz przechodzę do kserówek, bo niestety, jak już mówiłam, oryginał znajduje się w liceum. Tak wygląda pierwsza strona. Tutaj specjalność, specjalizacja, nauczyciel prowadzący, nauczyciel zawodu, temat pracy, huśtawka akurat, taki miałam tytuł rzeźby i autor. Tutaj mamy dalej zawartość teczki, strona tytułowa, inspiracje. W inspiracjach mamy szkice koncepcyjne, zdjęcia modela, kompozycja, analiza tematyczna, analiza formalna, projekt kolorystyczny, rysunki techniczne, przebieg pracy, opis i fotografia, dokumentacja fotograficzna, rzeźby i ekspozycji, zakończenie, bibliografia, płyta CD. Jeżeli chcielibyście, żebym rozwinęła któryś z tych punktów bardziej, to możecie mi dać znać w komentarzach. Tutaj jest tak część inspiracji. Tutaj dalsza część inspiracji. Później przechodzimy do szkiców koncepcyjnych. Postaram Wam się to w miarę szybko przerzucić, ale tego jest trochę jest. Zdjęcia modela, ale Wam nie będę prezentowała zdjęć modela, ale w teczce taka informacja, takie właśnie zdjęcia jako dokumentacja musiały się znajdować. Tutaj przechodzimy do kompozycji. Analiza tematyczna, analiza formalna. Projekty kolorystyczne. Niestety też mam tylko czarno-białe ksero, ponieważ właśnie, oryginał jest w. Szkoda, że nie zrobiłam kolorowego ksero wtedy. Tutaj jakaś podwójnie. Rysunki techniczne. I rysunki techniczne, jeżeli robimy, to robimy rzutowanie i pokazujemy rzeźbę z każdej strony. Z przodu, z tyłu, z boku, z góry. Z dołu, nie wiem czy z dołu też, z dołu chyba akurat nie robiłam, tylko z góry. Jeżeli chodzi
o wymiarowanie, to nie musimy tak koniecznie przyciągać tych elementów, tylko wystarczy tą linię tak jakby zostawić troszeczkę przedłużoną. Nie musimy ich odciągać aż od samego elementu. I tutaj właśnie ten rysunek jest głównie linearny i też te proporcje są takie właśnie mniej więcej wyznaczające gabaryty rzeźby. I rzeźba jest właśnie w wielkości naturalistycznej. 97 cm ma cała rzeźba, czyli są to wymiary tak jakby realnej postaci. Strzelanie fajerwerkami w tle. Cudownie. Teraz będę szukała kotów, czy się schowały, bo się boją. Przebieg pracy. Dodam, że już jest po Sylwestrze, więc nie wiem, dlaczego dzisiaj jeszcze strzelają fajerwerkami. Rzeźba. Jest to zdjęcie. Jeszcze nie jest to ekspozycja, ponieważ jest to rzeźba już skończona, ale jeszcze nie siedzi na huśtawce. Dokumentacja fotograficzna. Dokumentacja fotograficzna pracy po kolei, jak przebiegała. Co prawda to zdjęcie jest fabrykowane, ponieważ nie jest ustawione chronologicznie. Ja zaczęłam rzeźbić od razu w drewnie, nie wykonywałam żadnej tam miniaturki. Ta miniaturka była tak jakby wykonana na potrzeby, nie wiem, profesor chciał, żebym też jeszcze miała taką miniaturkę zrobioną. No i ona była tworzona już praktycznie dopiero wtedy, kiedy miałam rzeźbę wykonaną, skończoną praktycznie, jeżeli chodzi o drewno. Tutaj, jeżeli od razu tutaj zaznaczę, bardzo ważna, istotna informacja. Tak, jeżeli macie drewno, które wysycha, to broń Boże, nie stawiacie go przy jakimś źródle ciepła, czyli nie podsuwacie blisko kaloryfera, ponieważ tak się kończy. Ponieważ panie sprzątaczki chciały pomóc w wysychaniu naszych prac mokrych, bo drewno było jeszcze właśnie takie świeże, mokre, dopiero co okorowywane, czyli musiało też przeschnąć w trakcie pracy, ale absolutnie nie róbcie czegoś takiego, że podsuwacie właśnie do źródła ciepła, do grzejnika, bo drewno mokre zaczyna Wam pękać. I to są efekty tego, jak mi popękało drewno, co było no, bardzo niefajne i też niepotrzebne. No ale cóż, panie miały dobre chęci. No i tutaj później były wstawiane kliny, jeżeli chodzi o rzeźbę, żeby te dziury jakoś zlikwidować. Tutaj jeszcze w trakcie pracy. To już takie dopracowywanie. Detali. I tak właśnie prezentowała się rzeźba w trakcie ekspozycji w PWA. I właśnie bardzo fajnym efektem jest ten moment, kiedy rzeźba jest zawieszona w przestrzeni i można delikatnie pobujać tą rzeźbą i ona się sama właśnie delikatnie tak porusza, huśta na tej huśtawce. Jest to taki dodatkowy efekt. Bardzo fajnie to działa w przestrzeni. I taka strona końcowa. No i bibliografia. Tutaj była jeszcze załączona płyta. Tak wyglądała teczka w 2009. Tak jak już wspominałam, nie wiem, czy coś od tamtej pory się zmieniło, czy nie, ale możecie sobie porównać. I tak właśnie rzeźba prezentuje się w warunkach domowych, kiedy nie jest zawieszona w przestrzeni. Ale niestety tutaj w domu nie mam możliwości zawieszania go nigdzie.
Dzięki za obejrzenie i jeżeli macie jakieś pytania co do dyplomu, co do rzeźby, to pytajcie w komentarzach i zapraszam na kolejne filmiki. Cześć!